Coraz więcej osób chce, aby 27 grudnia stał się świętem państwowym. Tego dnia w 1918 roku wybuchło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Inicjatywę, która wyszła od wielkopolskich instytucji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją, wsparł wielkopolski kurator oświaty i wojewoda wielkopolski. O ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym apelują wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia, takie jak Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego czy Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Pomysł podoba się też posłowi Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Myślę, że dobra, ważna inicjatywa, bo Powstanie Wielkopolskie było fenomenem w historii Polski XIX i XX wieku. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym. A więc to święto, które będzie przypominało o tym, że Wielkopolanie przeprowadzili zwycięski zryw powstańczy, a przygotowywali się do tego przez cały wiek. Pracy organicznej, walki z zaborcą pruskim i wykorzystali wszystkie atuty ku temu, aby odnieść zwycięstwo. Mówi Robert Gaweł, wielkopolski kurator oświaty. Niedawno wsparł on pomysł upamiętnienia powstania poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. Deklarację wsparcia dla inicjatywy podpisał także wojewoda wielkopolski. Popieram oraz zachęcam innych, aby dołączyć i wspierać inicjatywę ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Czytamy w apelu podpisanym przez wojewodę Michała Zielińskiego. Bardzo mocny akcent jest położony na powstanie warszawskie. Myślę, że cała Polska wie o powstaniu warszawskim i na nim jest skupiona uwaga. Natomiast właśnie zapomina się o powstaniu wielkopolskim. Zwraca uwagę radna Poznania z Prawa i Sprawiedliwości Klaudia Strzelecka. Pomysłodawcy nowego święta podkreślają, że jest to inicjatywa oddolna, a pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości łączy Polaków i wymaga działań ponad wszelkimi podziałami.